Siemano wam wszystkim tutaj w kolejnym materiale, w którym omówimy kolejną postać z mojego dzieciństwa w programie Czy pamiętasz czy nie? Tym razem jest to Denis Rozrabiaka. Denis jest to młody chłopak, był to młody chłopak, który potrafił nabroić, potrafił robić różne zwariowane kawały, różne zwariowane rzeczy. Najgorzej na tym wszystkim wychodził pan Wilson, czyli jego sąsiad, który go zresztą nienawidził, ponieważ Denis zawsze robił mu pod górkę. Zawsze to on na tym cierpiał, że Denis robi jakieś swoje dowcipy, swoje żarty. Denis był to prosty chłopak chodzący w trampkach, spodniach na szelki i był blondynem, tak jak ja. Do tego pamiętam, że miał swojego psa, tylko że nie pamiętam jak miał na imię, chyba Raf Raf, ale jego pies był strasznie mu oddany, więc to była taka dosyć zwariowana więź, ponieważ Raf zawsze robił to, czego nie chciał jego pan Wilson. Kiedyś pamiętam w jednym odcinku przekopał cały ogródek kwiatów, które posadziła pani Wilson, więc pan Wilson był strasznie wkurzony, wściekły, bo kupił te róże, te kwiaty niedawno, no i Raf zniszczył mu tą całą pracę. Co prawda Denis później to musiał w jakiś sposób odpracować, no ale zawsze obaj mu robili pod górkę. Odcinków było dosyć sporo, kiedyś nawet z tego co wiem to wyszedł film, więc film możecie kojarzyć, ale bajkę, jeżeli znajdziecie, to też wam polecam zobaczyć, ponieważ to jest dosyć ciekawie opowiedziana historia o naszych młodzieńczych latach, kiedy to jeszcze właśnie latowaliśmy na podwórku, znaczy ja jeździłem, nie latałem, na podwórku, nie siedzieliśmy przed szklanymi ekranami, więc telefonów, czy tabletów, czy komputerów, czy telewizorów, tylko biegaliśmy po podwórku beztrosko, no do późnych godzin wieczornych, więc to było bardzo, bardzo dobre i dla niego, i dla nas. A cóż, teraz mamy takie czasy, jakie mamy. Jeżeli pamiętacie, albo chcecie poznać Denisa, to zapraszam do obejrzenia tego materiału, tych filmów i tego serialu animowanego. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. See ya.